Cześć, ja jestem Cydy i witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Legend of Grimrock 2. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tutaj na pewno górną częścią tej plaży. Jak widzicie, zostało nam troszkę tutaj obszaru nieodkrytego do zwiedzenia. Myślę, że wyrobimy się w tym odcinku, może gdzieś jeszcze zajrzymy, może nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest noc, więc postarajmy się na początek tą noc zakończyć pięknie. Notatka, Sewer Access West, czyli zachodnie tutaj wejście do kanałów, które już zwiedziliśmy. Nie wiem, co tu robią szczątki ślimaka. Możliwe, że już wcześniej wyszliśmy z tego lochu i tego jednego tutaj ślimaka jakiegoś zabiłem. Tu mamy jakiś wielki kościół. Może jest to kapliczka? Tak sobie teraz dopiero to uświadomiłem, że może jest to faktycznie znowu by mnie tutaj zrobili. Może jest to po prostu kolejna kapliczka. Kapliczka oczywiście, w której tworzymy za pomocą gemów odpowiednie, znaczy, co tworzymy? Tworzymy oczywiście tutaj esencje nasze żywiołów. Więc jak ty mnie tutaj zatrułeś? Oni naprawdę są strasznie mocni. Jak widzicie, 3 uderzenia i nasz tutaj Garret umrze. Więc szczególnie, że cały czas w niego atakują, a też jego tutaj wysysanie życia świetnie się nie spisuje, szczerze mówiąc. Czemu oni się tak na niego uwzięli? Naprawdę. Okej. To było dziwne. Dwóch zginęło naraz, a byłem pewny, że atakowałem przez cały czas jednego. No cóż, zawsze to jakaś pozytywna niespodzianka, chociaż raz w tej kochanej grze. I tak, zapomniałem sobie uporządkować ekwipunku, więc zrobimy to kiedy indziej. Ale za to, mimo że nie uporządkowałem ekwipunku, to odkryłem bardzo fajną rzecz, a mianowicie bawiłem się troszeczkę alchemią, ponieważ gra nie wymaga od nas, żebyśmy na przykład znali recepturę, ponieważ ją wcześniej podnieśliśmy, żebyśmy mogli zrobić daną miksturę. Więc jeśli wybierzemy sobie tutaj u pani czarodziejki, pani alchemiczki raczej, jakieś konkretne przedmioty, to po prostu będziemy mogli zrobić różne rzeczy. I co odkryłem? Dwie bardzo fajne rzeczy. Po pierwsze, gdy złączymy coś z kryształowym kwiatkiem, będziemy mogli robić takie oto potki. Potki permanentnego ulepszania naszych postaci. Mamy tu cztery właśnie rodzaje tych ulepszeń. Na pewno dexterity, na pewno siła, na pewno witalność i coś tam jeszcze było. Oraz, co jeszcze jest ciekawszą rzeczą, za pomocą tych dwóch oto roślinek, to jest bodajże Etherweed, nie, to jest żadne z tych to Etherweed, to jest Falcon Skyr, a to jest Moodward. Za pomocą tych dwóch tutaj roślinek możemy stworzyć coś takiego. Jest to potka niedźwiedziej formy. Tja. Gdy tylko podejdzie jakiś przeciwnik, no to pokażę wam mniej więcej, o co chodzi. Chodzi tu po prostu o to, że morfujemy. Jedna z naszych postaci zamienia się właśnie w niedźwiedzie. Jest to bardzo fajne, więc miejmy nadzieję, że przyda nam się to w grze. House of Needles. No, czyli pomieszczenie z kolcami, szpilkami i w ogóle takimi rzeczami. Nie wiem, czemu gra się na chwilę zacięła, ale nie przeszkadza mi to. Mamy kolejną zagadkę, pierwszą zagadkę w tym odcinku. Coś tu widzę, jest tu dźwignia, więc zapiszmy sobie grę od razu i za tą dźwignię pociągniemy. Nie mam pojęcia, co zrobiła, możliwe, że otworzyła tutaj to przejście. Mamy tu trzy rzędy krat. Te kraty, bodajże właśnie ta dźwignia otworzyła te pierwsze, a naszym zadaniem teraz będzie otworzenie kolejnych. Oczywiście każde tutaj ściany również będę starał się zbadać. Zaraz oberwę, albo zdążę. Zdążyłem wejść w bezpieczne miejsce. Teraz... O fuck, wracaj! O, nie zdążyłem, dobra. Podejdźmy jeszcze raz tutaj. Wydaje mi się, że również nie zdąży, chyba że tutaj jest bezpieczne miejsce. Dobra, tutaj na szybko jeszcze zobaczmy, czy nie ma żadnych... Jak to się zwie? Przycisków, na szczęście nic nie ma. Spirit Mirror Pendant. Ten, kto go nosi, zdobywa 25% doświadczenia szybciej. Pytanie, komu jest potrzebne doświadczenie? Ty idziesz tutaj w rzucanie, więc I don't care. Ty idziesz tutaj, no właśnie, w to, więc pani czarodziejko. Chyba że właśnie Steven, chociaż nie.
Pani czarodziejko? Pani czarodziejko, tak? Ty, Garrett, nie jesteś czarodziejką, mimo że wiem, że takie masz marzenia. To nam daje Willpower 2, więc... Cóż, myślę, że jednak... Jak tak bardzo chcesz być czarodziejką, Garrett, to nią zostaniesz, a przynajmniej... Możesz się czuć czarodziejką, mając... ten oto naszyjnik. Dobra, wróćmy się na nasz tutaj... No nie taki bezpieczny. Zobaczmy, co to jest. Black Moss. To wydaje mi się jest narzędzie do robienia bomb. Jest to składnik alchemiczny, z którego robimy bomby. Tutaj się prześpię, żebyśmy nie zginęli przypadkiem przez te kolce. Zobaczmy jeszcze mapkę. Teraz chcę zajrzeć w tamten odłamek tego miejsca. Tylko niech jeszcze raz nam tutaj nasze kolce z podziemi wyskoczą. Uderzmy. Fakt, nie wiem czemu mam znowu problem, który już kiedyś miałem i mówiłem wam o tym, czyli próbuję coś zrobić, ale to nie działa. I kolejna podka w ogóle rezurekcji, czyli jeśli nasza postać jakaś zginie, no to nie będzie koniec świata. Fakt, tu nie było bezpiecznego slotu. W ostatniej chwili po prostu. Jestem lewym okiem, widziałem, gdzie upadł meteor. Jestem lewym... okiem. Dobra, to jest na pewno jakaś kolejna zagadka. Wydaje mi się, że nawet był jakiś achievement związany z czymś tam, co miało w sobie słowo meteor, więc możliwe, lewe oko, gdzieś tutaj coś padło. Nie wiem, gdy zobaczymy jakieś lewe oko, to postaramy się pamiętać o tym, że może to być z czymś związane. Bezpieczny slot tutaj. Dobra, rozwal sobie to, pociągnij za dźwignię. Zobaczmy, czy... dobra, otworzyła nam się na pewno droga do gemu. Jeszcze chciałbym rozejrzeć się po ścianach. Dobrze. Tu jest też jakieś przejście. Możliwe, że gdy w innej kolejności się te dźwignie poprzyciska, to na przykład to się otworzy. Bo jest tu bez wątpienia jakiś sekret. Jeszcze tak na szybko zobaczmy, czy nie jest to normalny sekret, który się otwiera po prostu... przyciskiem, nie jest! Au. Cały czas zamknięty? Cały czas zamknięty. I nie wyłączyłem przeglądarki, więc będziecie słyszeć, jak przychodzą do mnie maile, jeśli będą przychodzić. Dostaję zawsze maile, jak ktoś pisze komentarz, więc... pewnie nie będzie tego dużo. Dobra, zdążę? Zdążyłem. Więc... zaznaczmy sobie, że tu jest sekret. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Prawdopodobnie właśnie jest, chodzi tu o coś w stylu właśnie innego pociągnięcia w innej kolejności tych wszystkich dźwigni. Ale to teraz nie jest ważne, ponieważ znaleźliśmy dwie potki ulepszające nasze tutaj postacie. Dwie potki permanentnego właśnie ulepszenia. Więc znając doświadczenia z przeszłości, zapiszmy grę. Potka leczenia jest to... po prostu jedynie duża potka, a nie żadna potka permanentna. Niestety to właśnie, tak jak się spodziewałem, jest potka many. Takie potki już możemy robić za pomocą naszej alchemiczki. Wymagane jest do tego po prostu posiadanie trzeciego poziomu alchemii chyba, czy jakoś tak, może czwartego, może któregoś, ale my już to robić możemy, więc nie ma z tym żadnego problemu. Czy ja tu coś pominąłem? Dokładnie tak, jest tu wytrych, ciągle nie mamy klucza. Czy tu trzeba było włożyć złoty klucz? Złotego klucza też raczej nie mam. Ale... możliwe, że właśnie te drzwiczki tutaj otwiera się za pomocą złotego klucza. Nie jest to wykluczone. Czy jest to prawdopodobne? Też nie sądzę. Na pewno tam trzeba jakoś wejść. Widzimy tam dużo rzeczy. Do wody raczej dalej się wejść nie da, mam nadzieję. Nie, tam już dawno byliśmy. Myślę, że wszystko... tam zwiedziliśmy, więc możemy na chwilę obecną stąd spadać, pamiętając o tym, że tutaj coś pominęliśmy. Niestety, no, na chwilę obecną ciężko wiedzieć, co pominęliśmy. Stąd chyba początkowo wyszliśmy, tu jeszcze nie będziemy iść. Tak liczę na to. O nie. Igda się zabić jedynie jednym czarem i jedną bronią magiczną. Są tu żywiołaki. Żywiołaki ziemi, czy jakiegoś innego gówna. To jesteście wy, prawda? Prawda? Właśnie, są po prostu praktycznie niezniszczalni. Takich nienawidzę, że to jest masakra.
potrafią niesamowicie wkurzyć człowieka, więc... no, zapiszę sobie grę i będę uciekał. Uciekał po prostu jak tylko mogę. Bo oni nie zadają nam jakichś ogromnych obrażeń może, ale... taka świadomość, że nie da się ich zabić, a oni będą nas tu po prostu ścigać, to jest coś okropnego i... nie da się też od nich uwolnić na chwilę obecną, już się bałem, że zobaczyłem tam... przeciwnika. Jeśli on będzie nas gonił, no to cóż, bardzo, bardzo słabo. Oni po pewnym czasie oczywiście odpuszczają, jak większość przeciwników w tej grze, ale... no, ile to będzie pewny czas? Nie wiadomo, na pewno to nie było... wystarczająco. Wydawało mi się, że gdzieś tu w wodzie coś widziałem, ale... jak widzicie, nie jestem teraz w komfortowej sytuacji, żeby to dokładnie sprawdzić. I nie chodziło mi o tego kwiatka. Witam cię, mistrzu wyspy. Co porabiasz w tej krainie pięknej? Dlaczego zostawiłeś mi tutaj kluczyk do hubu? Hub to bodajże jedna z lokacji, którą już kiedyś odwiedziliśmy, ale... Ale, nie chcę się tutaj zamknąć. Chociaż nie, jest tu pole do manewru. To była chyba lokacja, w której już kiedyś byliśmy, tak mi się wydaje. Więc warto by było tam teraz zajrzeć, gdy już mamy klucz do tejże lokacji. Czy widzieliśmy chyba jakąś tabliczkę z napisem The Hub, jestem niemal pewny w 100%, ale nie wiem, czy właśnie o to tutaj chodzi. I jest tu ta zagadka, w której na początku zginęliśmy. Och, ganiać się, robiąc tą zagadkę, to będzie masakra. Dobra, identyczna zagadka. Identyczna, no praktycznie identyczna była w części pierwszej. A ja sobie pociągnę to. Co to zrobiło? Nie wiem, ale prawdopodobnie muszę wszystkie trzy nacisnąć. No to baj. Oczywiście tą lokację znamy i po prostu sobie grę wczytamy. Dobra, teraz na spokojnie. Po jednym. Chyba zepsułem. Jak stanę tutaj, to spadnę na dół, ale możliwe, że zagadka się rozwiąże. To się otworzyło. Skoczmy na dół. Wróćmy się. Wyjście stąd było... gdzie było wyjście stąd? Oto jest pytanie. Było chyba tutaj naprzeciwko nas po prostu. Tak, wiem, że jest masakrycznie ciemno, ale... nie było tu. A może było jednak. Nie wiem, jakieś wyjście tu jest, więc po prostu tym najbliższym wyjściem wyjdźmy stąd. Ono jest blisko tego miejsca. Ani troszkę się tego nie spodziewałem. Doszliśmy do tego zamku okrężną totalnie drogą. Dobra, ładuj Vivien tutaj czar. Ty naładuj sobie może na maksa swój atak toporkiem. Niestety pierwszy i tak nie trafił, ale za to backstab nawet trafił, o dziwo, mimo że na to początkowo nie wyglądało. Okej. On tutaj ma bardzo, bardzo wolne ruchy i wydaje mi się, że jakbym się sprężył, mógłbym zasadzić w niego za każdym razem takie cztery ładne ataki. Ale jak widzicie, ledwo dwa daje radę bez otrzymania obrażeń. Dobra. No i walka z nim to zawsze po prostu zmuszanie go do podchodzenia pierwszego w naszą stronę i nigdy nie wyruszanie samemu na niego, bo po prostu skończy się to dla nas tragiczną śmiercią i tyle. Więc Vivien, ty coś zjedz. W czasie walki myślę, że to nie będzie wielki problem. Oszczędźmy może czarodziejkę w razie jakby zaraz jakiś drugi przeciwnik miał na nas z tyłu wyskoczyć. Najchętniej bym, szczerze mówiąc, wysłał mu bombę lodową, ale jak już nie mamy ich niesamowicie dużo, a i tak ten przeciwnik już nie jest tak problematyczny jak może za pierwszym razem, jak z nim walczyliśmy, chociaż wtedy też myślę nie był, jak już znałem go z części pierwszej. Wyglądał on nieco może inaczej, ale i tak również tam nie był zbyt trudny. Oczywiście jest tu przy przeciwnikach bardzo fajny taki zakręt nauki tych przeciwników i tak jak się spodziewałem, jest to takie miejsce i właśnie, no w ogóle maska. I za każdym razem, gdy spotykamy nowego przeciwnika, nie wiemy jak z nim walczyć, nie znamy jego ataków, ale po pewnym czasie się po prostu tego wszystkiego uczymy i wychodzi to znacznie, znacznie lepiej i po prostu uczymy się tych przeciwników i po prostu później stają się dla nas łatwiejsi.
Tak samo jak to jest chociażby w Dark Souls, które również uwielbiam. Nie wiem w ogóle jaka to jest kapliczka, ale oto się dzieje. Oto się dzieje, tworzymy drugi z czterech, drugą z czterech esencji. Esencje. Zaraz zobaczymy. Esencję powietrza. Zaniesiemy ją. W ogóle nic nie waży. Gdy będziemy w tej oto lokacji, zaniesiemy ją tutaj. Ale na chwilę obecną nie mamy po co się tam wracać. No tak, kapliczka powietrza. Powietrze odpowiada za, wiecie, dexterity i tak dalej. Północno. Wschód, północny wschód jest miejscem, gdzie siły powietrza są najmocniejsze, najsilniejsze. Podążaj za krokami Kilhagana. Okej. Oraz przynieś cztery... To... Coś jeszcze mi powiecie? Nie, to samo co w poprzedniej kapliczce, tak więc druga esencja zdobyta. Zobaczmy jeszcze tutaj. If you wish to enter Crystal Mines, you must take the way of the snail. Jeśli chcesz odwiedzić, wejść do kryształowych kopalni, musisz podjąć ścieżkę ślimaka. Snail to ślimak, raczej na 100%. Ścieżka ślimaka, żeby wejść do kryształowych kopalni. Nie mam pojęcia, co to może oznaczać, ale no do kopalni oczywiście chcemy się dostać, ale jeszcze no naprawdę nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie te kopalnie mogą się znajdować, więc na chwilę obecną będziemy musieli sobie tą lokację odpuścić. A czy tu coś ważnego było, czy tak po prostu postanowiłem się przejść? Tu chyba z bossem w ogóle walczyliśmy. Naprawdę to jest zamknięte. Chciałem pójść szybko ścieżką, ale no... Skąd miałem wiedzieć, że drzwi są zamknięte? Aż takiej super hardkorowej pamięci nie mam. Może nie wymaga to hardkorowej pamięci, ale jednak jakiejś tam wymaga specyficznej, a... No jednak nie wiedziałem. Na mapie... Nie było to za bardzo chyba zaznaczone. Dobra, powrót do bycia uważnym. Już odwiedziliśmy na szczęście tą lokację, nie spodziewałem się... że wejdziemy tam spod ziemi. Nie wiem co jest tam. Tu jest woda. Coś nie byłem w wodzie? Wait, o. Tego wcześniej nie zauważyłem. Jakiś dziwny orb. Mogę zachować. O, jest tu rzucany przedmiot, ale... No, nikomu się nie przyda, ale niech w ekwipunku siedzi. Na mapie zobaczyłem, że tutaj coś jest. I że w ogóle w wodzie coś jest, ale... nie mam tutaj jak do wody wejść, więc... strasznie mnie to interesuje, bo no to wygląda jakby tam coś po prostu jeszcze można było zwiedzić. Szczególnie w połączeniu z tym, no ale jeszcze na chwilę obecną takiej możliwości nie mamy. Może właśnie bez kitu, może właśnie gdzieś pod ziemią jest. Tak samo jak do tego zamku się dostaliśmy, może również tutaj da się w taki sposób dostać. Ten zamek w ogóle gdzie był? Ten zamek był... Gdzie ten zamek był? Tutaj ten zamek był, tak. I tutaj się w taki sposób dostaliśmy, ale jak tutaj się dostać, to naprawdę pojęcia nie mam. I teraz możemy spokojnie, myślę, wrócić się do rozwiązywania tej zagadki z tymi zapadniami i w ogóle zabawami. Nie ma co zaglądać do kryształku, nie wiem po co ja tu idę. Widziałem jakieś dziwne cyferki. Nie wiem, czy mi się przewidziało, czy to faktycznie gdzieś tu było. Ale tak, ta oto zagadka. Zapiszmy, zresetowało się. No czyli tyle z mojego misternego super planu. Nie zrobimy tego w taki sposób, że po prostu spadniemy i wszystko będzie rozwiązane za nas. Musimy się jakoś bardziej tutaj postarać i chyba strasznie zepsułem tutaj to wszystko. Chociaż może da się to jeszcze jakoś wykerować, powiedzmy. Poszedłbym tędy. To się wszystko zepsuje, więc chodźmy... Tędy? Nie, to również nic nie da, jeśli dobrze na to wszystko patrzę. Jak tu stanę, wszystko się zamknie. Jak tu stanę, to się otworzy. Spróbujmy. Na pewno ciągle będę żył i będę miał drogę jako takiej ucieczki. Tutaj jak stanę, też na pewno przeżyję. I w sumie jest to... Nie jest to jedyna opcja. Mógłbym stanąć tutaj, potem bym przeszedł tu. Przeszedłbym tu. Tu. O, czy to by zadziałało? Nie wiem. Zapiszmy grę tutaj. To będzie chyba najlepsza opcja.
I spróbujmy opcji najpro... Co ja sobie myślałem? Skoczę w dziurę, to na pewno przeżyję i wygram i będzie happy end. Czemu się nie świecić pochodnią? Oczywiście, bo spadłem do wody i się zgasiłaś, ale... Tak nie wolno. To oczywiście chyba nie zadziałać miało, tak? Staję tu, staję tu. Teraz staję tu, staję... Tu, gotowe, fuck yeah. Wow. Czemu ja tak się boję tej gry? Młotek. Fuck yeah. Przynajmniej tyle. Nie jest to żaden sekret. Zobaczmy. Mol. Jaku ty masz specjalną atak? Knockback. Bez wątpienia jest to mega fajna umiejętność odpychania przeciwników, tak? Od kopania, odkopywania, odrzucania przeciwników i w ogóle. Ale jak obrażenia, 14-43, czyli tyle samo, jest troszeczkę wolniejsza. Jest troszeczkę wolniejsza, ale na przeciwników z dużym armorem jest po prostu... Czy coś do mnie idzie? Jest po prostu potężna. No i... Specjalna umiejętność wymaga tyle samo. Więc wydaje mi się, że będziemy korzystać teraz z tej broni. Tak najlepiej będzie. Więc... To jest ciężka broń czy dwuręczna? Dwuręczna. Jak była ciężka, to bym sprawdził coś, ale nie sprawdzę teraz, więc tą broń zachowamy sobie w ekwipunku. Ty się na pewno ulecz, ale jesteś też przeciążony, więc ty, Minotaurze, trzymaj swoją starą broń kochaną. No i teraz musimy wrócić. Oczywiście możemy sobie zawsze odpuścić i w ogóle, ale nie powinno być tak źle. Nie powinno być. Będzie. Będzie źle. Będzie źle. Nie ma opcji. Nie ma opcji. A tak blisko. Okej, lecimy. W ogóle super spadłem. Super partia. Okej, wszyscy zdrowi. Teraz możemy sobie użyć, myślę, tego skrótu. Mam nadzieję, że nie zablokuje mi to w ogóle przejście do ukończenia gry na 100% i w ogóle nie będzie to zły wybór i w ogóle... Zróbmy to po prostu. Nie wiem... Kto trzyma kluczyk? Ktoś go trzyma w ogóle? Jesteś, okej. Tu powinien nam się otworzyć portal i... jesteśmy z powrotem. Zapiszmy grę, co by nie zostać zablokowanym znowu przez naszego pana... Znowu. Mówię znowu, bo zrobiłem to poza odcinkiem. The Hub, tutaj jest The Hub. No to... Zobaczmy. Nie ma co się zastanawiać. Aha, dobrze pamiętałem. Tak mi się właśnie wydawało, że ten hub jest to miejsce, więc odblokowaliśmy sobie po prostu kolejny skrót. W ogóle moglibyśmy teraz bez problemu zanieść sobie esencję. Myślałem, że to jakiś hardkorowy przeciwnik, a to tylko pan żółwik. Zobaczmy, czy uda mi się go zabić na jedno uderzenie. Oczywiście, po co? Nawet Gareth tu sobie poradził, więc spoko. Moja drużyna już jest na tyle silna, że... Nawet Gareth, nawet mała jaszczurka, która zaczynała po prostu od bycia totalnym dnem, radzi sobie doskonale. Legenda Hilkagana, więc tędy tutaj przyszliśmy. Odwiedźmy jeszcze tutaj te kilka kratek tutaj, ale... A oczywiście jest to po prostu inne wejście do tego miejsca. Żadnego skrótu tutaj nie ma, żadnego sekretu tutaj nie ma. Może tu, a może nawet nie. Tu jeszcze kilka kratek. Tak muszę po prostu zajrzeć na każdą kratkę, bo mnie będzie raziło potem, że gdzieś nie byłem. Tam mamy zagadkę. Zagadkę z tą trującą twarzą, tak? No tutaj dość nie mogliśmy, z tego co pamiętam. Tutaj wszystko odkryte, więc ruszajmy na tą oto zagadkę. Tam pamiętam, że czaili się przeciwnicy. Kryształowe miny, okej, tu są. Miałem podpowiedź, żeby zamienić się w węża. Co to może oznaczać? No! Okej. Otworzyło się. Musiałem po prostu powoli chyba przejść. Albo iść tyłem, ale... Wydaje mi się, że po prostu musiałem iść powoli.
takim sensie, że jak ślimak i że czekać kilka sekund zawsze. Tak to zrobiłem. Tak więc, to jest droga do kryształowych min. Zobaczymy min, kopalni. Pytanie, co tam znajdziemy? Czyżby kolejnego bossa? Zwykle tak to wyglądało w tej grze, szczerze mówiąc. Dokładnie, jest tu wejście. Jeszcze oczywiście rozejrzymy się 15 razy po tych samych ścianach, bo czemu nie? No i wejdźmy. Jak to wygląda? Wygląda to... Dostałem nawet achievementa, Mine Sweeper. Cześć, pajączku. Nie wiem czemu, ale twoja obecność mnie bardzo, bardzo martwi. Wygląda to bardzo podobnie jak cele, które widzieliśmy. Tutaj, w tej oto jaskini. Która właśnie miała też taki design bardzo podobny tych wszystkich lokacji. Ten pająk jest naprawdę masakrycznie, gdzie on zniknął, rozdeptałem go super. No hej. Prowadzisz mnie gdzieś? Czy to jest przycisk? Nie. Ale tak czy inaczej, zakończymy sobie tutaj ten odcinek, a zwiedzanie zwiedzanie kopalni zostawimy sobie na kolejny odcinek. W ogóle jakie epickie schody. Więc tutaj się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu jakiejś łapki w górę, czy w dół, czy coś, czy komentarza, czy cokolwiek. I w kolejnym odcinku zajmiemy się tutaj kopalnią. Nie wiem, czy czeka nas tu jakiś boss, czy czekają nas tu jacyś ciekawi przeciwnicy, ale tak czy inaczej zrobimy to w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Legend of Grimrock 2. Do zobaczenia i cześć!